Dzień dobry, kochani. Wiosna za oknami, latają motyle. Jak chcecie zrobić własnego, zapraszam do oglądania. Żeby stworzyć takiego motyla, potrzebujemy papierów kolorowych, kleju, nożyczek, wykałaczki do szaszłyków, słomki, taśmy klejącej i elementów do dekoracji. Zaczynamy od wycięcia korpusu naszego motyla. Składamy papier na pół. I wycinamy kształt, jaki byśmy chcieli nadać naszemu motylowi. Następnie wycinamy skrzydełka. Musimy wyciąć najpierw taki ząbek, żeby później łatwiej przykleić. Wycinamy skrzydełka motylka w kształcie, jaki tylko chcemy. I kończymy również takim ząbkiem. Skrzydełka są takie same. Teraz ten ząbek musimy zagiąć. Najpierw w jedną, potem w drugą stronę. To samo w drugim. Teraz skrzydełka przyklejamy do motyla. Na tym etapie naszego motylka możemy ładnie ozdobić. Udekorowany. Teraz naszego motyla odwracamy, rozkładamy i smarujemy tu klejem. Teraz bierzemy wykałaczkę do szaszłyków i zamykamy w naklejonym motylku. W kolejnym etapie musimy obciąć kawałek słomki, nałożyć ją na wykałaczkę i w tym czasie obciąć dwa paski szerokości około centymetra z papieru technicznego. Końcówki pasków uginamy w jedną i w drugą stronę. I przyklejamy od skrzydełka do słomki, tak mniej więcej do połowy tej słomki. Dobrze jest papier przyklejony do słomki zabezpieczyć taśmą klejącą, żeby nam po prostu nie odpadło. Słomka zaklejona. Teraz zostało nam wywinąć czułka naszego motylka na boki.
nasze motyle są gotowe. Natomiast jeśli chcecie, możecie również zrobić jakiegoś ptaka albo nietoperza, co tylko chcecie, co ma skrzydełka i można nimi poruszać.